Siema, ziomy. Pomyślałam sobie, że zrobię taki przegląd pomadek i różnych balsamów do ust. Prawdopodobnie nikomu do szczęścia nie jest to potrzebne, ale wiecie co, na przykład ja jestem absolutnym freakiem tego typu produktów. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby mieć dobrą pomadkę zawsze koło siebie. To jest coś, z czego nie mogę zrezygnować. I nawet jak wychodzę na chwilę na spacer, to zawsze muszę mieć przy sobie chusteczkę i pomadkę. Jakby nawet bez telefonu też dam radę, ale to jest coś, co po prostu muszę mieć i moja egzystencja bez tego po prostu nie istnieje. Więc pomyślałam, że okej, dobra, może mimo wszystko dla kogoś będzie to przydatne i nawet nie do takich niesamowitych frików, ale dla kogoś, kto po prostu chce wybrać odpowiednią pomadkę, ale nie ma na to siły jakieś troszeczkę energetyczne i po prostu ma to generalnie gdzieś, tylko po prostu jakieś tam polecajkę ode mnie może dostać. I tak, mam trochę produktów, o których też powiem, o których nie mam ich przy sobie, bo no wiecie, nie wszystko mam po prostu przy sobie, ale generalnie jakoś tam sobie to poklasyfikuję. Znaczy, jak jest balsam, każdy widzi, jakby to nie ma żadnej wielkiej filozofii. Generalnie przede wszystkim możemy mieć produkt klasycznej pomadce w sztywcie i to jest jakby takie najwygodniejsze, raczej to jest taki najlepszy wybór do torebki, gdzieś tam do samochodu, żeby gdzieś go tam mieć w kieszeni po prostu na luzie i nie musieć tam babrać się paluchami. Szczególnie jeśli takie kwestie higieniczne są dla Was bardzo ważne, więc jakby taki jest, jak powiem, pierwsza opcja. Możemy mieć po prostu produkt w słoiczku i to jest o tyle spoko, często osoby jakby taki konkretny produkt mają gdzieś tam przy łóżku, żeby właśnie już pod koniec dnia, gdy rączki są czyściutkie i wymyte, to wtedy jest moment, żeby się po prostu takim balsamem wysmarować, bo żeby to mieć w torebce, to niekoniecznie, szczególnie czasami, no nie wiem, jeśli to jest jakiś taki bardziej olejowy produkt, to on mimo wszystko może wypłynąć, może jeśli ta formuła jest taka nie do końca dopracowana na 100%, to jest coś, co raczej bezpiecznie używać w domu. Jeśli chodzi o kolejne opcje, to może być po prostu też jakiś taki balsam w tubce. I to zazwyczaj powinno być ok, jeśli chodzi o takie trzymanie tego właśnie w torebkach i takie tam różne wyjazdowe rzeczy, ale przestrzegam, bo często, nie zawsze, ale jednak to się zdarza, że te składniki, które tam są, z temperaturą mogą jakoś tam, że tak powiem, zadziałać. Mianowicie mam na myśli to, że jeśli tam jest jakiś wosk czy coś takiego, co właśnie zastyga, to właśnie gdy zastyga, to w zimnej temperatury możecie po prostu nie wydobyć tego produktu z opakowania, a gdy jest za gorąco, to ten plastik wam się może generalnie tak rozpieprzyć i to też nie jest zbyt fajne. I no też to też się może wydarzyć przy każdym rodzaju produktów, że on po prostu straci swoje właściwości przy zbyt wysokiej temperaturze i to nie jest skazane, ale wtedy mimo wszystko ten szczyt jest najbezpieczniejszy. Czyli bardziej sztyfty, jak gdzieś tam jedziemy w świat i te warunki są takie najmniej przychylne, to jest coś takiego najbezpieczniejszego, jeśli chodzi o same kwestie opakowania, co w ogóle nie było interesujące, ale myślę, że o tym też wspomnę. Generalnie to tak, jeśli chodzi o same kwestie składników, jeszcze to sobie tak ogólnie powiemy, jakoś takie moje podejście do tego tematu, nie ma to żadnej niesamowitej historii, po prostu chodzi, że musi mieć coś, co zostawi na taką warstwę okluzyjną naturalną na ustach. Czasami mogą być to produkty nie tylko naturalne, tylko właśnie jakieś tam parafiny, ale i sztuczne woski, jakieś takie sztuczne, powiedzmy, oblepiacze, oleje roślinne, masła, właśnie woski, sztuczne albo i nie. Lanolina jest też takim produktem często występującym, właśnie produkt do ust i to jakby z głównego podziału to będą tego typu składniki, powiedzmy. I jeszcze coś, o czym chciałam wspomnieć. Na chwilę przerwałam, ale szczerze mówiąc nie przypomniałam sobie o tym. Mogło chodzić jeszcze innego, więc na razie zostawmy to w tym miejscu. Jeśli chodzi o konkretne już produkty, jakby to moje podejście do tematu. Może tak. Jeszcze z innej strony to dojdziemy. Jeśli chodzi o samą kwestię ust, tutaj problem jest taki, że mamy tutaj bardzo mało gruczołów. Mam nadzieję, że się nie pomylę, ale mamy bardzo mało gruczołów potowych na ustach i mamy w ogóle gruczołów tłuszczowych. To jest jedno z takich nielicznych, czy może nawet jedynych miejsc na ciele, gdzie właśnie skóra tutaj ma jakby inną specyfikę jednak, jeśli chodzi o samą jej naturalną barierę. W związku z czym właśnie te usta są bardziej narażone na przesuszenie i pękanie i jakieś takie różne niesposobności z tego względu. Możemy się gdzieś tam zabezpieczyć na jakieś tam, nie wiem, właśnie, jeśli macie jakieś problemy tego typu, że gdzieś tam się często wam pojawiają zajady, właśnie te usta pękają i tak dalej, to często może być kwestia po prostu nieodpowiedniej dobrano diety. Często właśnie witaminy z grupy B, jakby ich brak może się przyczyniać do takich właśnie zajadów i jakichś takich pęknięć na rogach ust, że tak powiem. Cynk też to jest coś takiego, na co warto zwrócić uwagę i generalnie jakby wiadomo, dieta jakby odpowiednie nawodnieniem, ale my dzisiaj zostajemy przy takiej mechanicznej, naturalnej, powiedzmy właśnie mechanicznej, zewnętrznej ochronie po prostu w postaci balsamu. Generalnie rzecz ujmując, prawdopodobnie już wiecie, że ja raczej tutaj zazwyczaj staram się wybierać produkty w bardziej naturalnych składach. Szczególnie tak naprawdę w przypadku produktu do ust, to wydaje mi się istotne, bo jednak jeśli tam są jakieś sztuczne woski, jakieś sztuczne, nie wiem, czy właśnie ten z jakiegoś pochodzenia z ropy naftowej składniki, czy cokolwiek, to jednak nakładając na usta,
gdzieś tam fizycznie je zjadamy. Wiadomo, że to są jakieś minimalne ilości. Generalnie produkty są przebadane w takim stopniu, że nie powinny krzywdy nam zrobić i nawet jak coś tam się ten, to nic się absolutnie nie stanie. Ale skoro można wybrać troszkę lepiej, powiedzmy w cudzysłowie, to czemu by tego nie zrobić i mieć produkty, które są bezpieczne pod takim względem spożywczym, powiedzmy. I bo przebadanie, jakby dermatologia, to jest inna kwestia. Jeśli chodzi o woski i lanolinę, jeśli wy jesteście weganami i macie problemy z tym, że tak powiem, że to są jakieś tam produkty odzwierzęce, to absolutnie nic do mnie, że tak powiem, tego nie przetłumaczy i nie zmusi do tego, żebyście takich produktów używali. I jeśli wam pasuje robić to inaczej, róbcie oczywiście zawsze zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale szczerze mówiąc, no ja nie wyobrażam sobie nie używać właśnie wosków, lanolin i tych właśnie naturalnych, okluzyjnych składników, bo one po prostu właśnie to działanie okluzyjne mają znacznie lepsze i po prostu dużo dłużej utrzymują się na ustach, niż oleje naturalne, roślinne same w sobie, które działają odżywczo, zmiękczająco, wszystko fajnie, ale jednak jeśli chodzi o tą okluzję i właśnie o to taką barierę zabezpieczającą fizyczną na ustach, to się niestety w moim przypadku przynajmniej konkretnym nie sprawdza. Już przechodząc powoli do produktów konkretnych, randomowo to podejdziemy do tego, jeszcze potem powiem o takich, których nie mam fizycznie przy sobie, ale też chciałam o nich powiedzieć. No cóż, na początek tak może klasycznie. Zwyczajna pomadka, jakaś randomowa, Friends, coś tam, dostana gdzieś ze świata. Nawet składu tego nie mam przy sobie, w ogóle prawie nie jest zużyta. Ma taki zapach borówki, takiej sztucznej, tak jak Jagobella, po prostu jagodowa. To pachnie, prawie w ogóle nie zużyta. I to jest po prostu taka najzwyczajniejsza pomadka ochronna typu Nivea, czy coś w tym stylu. Składu, szczerze mówiąc, tutaj nie ma, ale spodziewam się, że on nie jest zbyt dobry. Nawet jeśli ma jakiś olej czy coś tam, to ogólnie to raczej ma sztuczny wosk i właśnie nawet widać i sztuczny zapach, sztuczne dodatki zapachowe i tego typu rzeczy. I generalnie to się tak jakoś tak najlepiej nie prezentuje. I powiem jakby skład składem, to po prostu tego typu pomadka, ona w pierwszej chwili rzeczywiście daje jakąś taką warstwę ochronną, ale dosyć szybko się ściera, mimo wszystko, stosunkowo, ale jest po prostu taki dziwny posmak i jakby samo to, jak jest daje odczucie na ustach, nie jest wystarczająco ochronne i no nie masz takich żadnych składników nawilżających, chociaż to inna kwestia, bo może być jakieś tam kwas hialuronowy, albo jakieś takie nawilżające składniki w pomadkach, ale to zawsze dodatek, bo jednak w tych, gdzie chcemy wpłynąć na to działanie ochronne, więc to tak z tą ochroną średnio i jeszcze ten skład też za bardzo nie działa dobrze, dosyć łatwo się ścierają i tego komfortu do końca nie zapewniają. Podobna historia ma się przy takim przypadku takiego produktu, kiedyś sobie to kupiłam, myślałam, że to może być jeszcze innego produktu, o którym zaraz powiem, ale wtedy nie za bardzo. Jeśli chodzi o samo to jajko, to ono, jakby ten akurat produkt konkretny jest bardzo twardy, więc on nakłada bardzo cienką warstwę produktu, jeśli komuś to jest ważne, więc to jest akurat całkiem fajne. Składowo też to nie ma szału, to jakaś kokosowa wersja. I powiem szczerze, że to opakowanie też jest bardzo nieżyciowe. Wiem, że to może być spoko, jakby dla, nie wiem, dla nastolatek, dla jakichś takich dziewczynek, że o, ma takie jajeczko fajne, jak jajko niespodzianka niemalże. Ale jest to nieżyciowe, bo jest duże opakowanie po pierwsze, a po drugie jest na wkręta. Więc żeby tak szybko nawet w samochodzie się pomalować, to też nie działa, bo musisz odkręcić to i potem ponownie zakręcić. Jednak jakby takie normalne klasyczne szczypty działają dużo lepiej. Więc tutaj jakby tego za bardzo nie polecam, szczerze mówiąc. Dalej, sens przy podobnym klimacie. Masełko do ust Nivea. Ono też składem nie grzeszy, jakby jest naprawdę kiepskie, ale ratowało mnie w takich różnych historiach, że mam do niego po prostu wielkie zaufanie mimo wszystko. Jest parafina przede wszystkim, mamy właśnie też sztuczny wosk na dzień dobry i tam dalej jest nosuszeo i olej migdałowy i rycynowy, trochę wody, gliceryna i to w sumie tyle, więc nie jest taki najgorszy ten skład, ale no dobry też w ogóle nie jest. Niemniej jednak, Tych masełek, to one już są niedostępne z tego, co się orientuję. Jeśli ktoś wie, czy one gdzieś są, to dajcie mi znać, bo ja akurat je uwielbiam i od wielu to używam. I właśnie ta Nivea konkretna, właśnie tego typu, ten typu produkt, to masełko, to tak mnie uratowało, gdy stosowałam Izotek. Jakby to było coś jedynego wtedy, w tym momencie, które naprawdę dawało mi tą warstwę taką ochronną i naprawdę te usta mi się po prostu nie wysuszały. I tutaj wiem, że to jest kwestia tej parafiny, ale to też nie zawsze jest, że to jest takie naturalnie najgorsze. Wiem, że wspomniałam wcześniej o tym jakby zjadaniu produktu i tak dalej, że lepiej użyć jakby produktu naturalnego, ale dla mnie wtedy, w tamtym konkretnym momencie, gdy te usta były permanentnie wysuszone w takim okropnym stopniu, albo gdybym, nie miałam pójść na jakieś morze, coś takiego, że naprawdę chcę mieć tą ochronę zapewnioną na wyższym poziomie i tą warstwę okluzyjną bardzo stabilną na ustach, to tutaj jakby to się sprawdzało idealnie. Nie miała takiego jakiegoś dziwnego posmaku, ani niczego takiego niekomfortowego, nawet w takim nałożeniu zaraz na usta. Długo się utrzymywała bardzo na ustach, potrafię nadal się tym smaruję na dzień cały czas, czuję ten produkt na ustach, więc jest bardzo stabilny, powiedzmy, jak się zachowuje na właśnie na ustach. I naprawdę
Jeśli lubicie tego typu właśnie produkty i ten skład, że nie jest idealny, on nie wadzi, to akurat to mogę serdecznie polecić. Ale już nie będę na tym gadać więcej, bo niestety masełka już nie są dostępne. Dalej, jeśli w takich gorszych rzeczach, że tak powiem, gdzieś przez przypadek w sumie kupiłam taki balsam do ust, suchy, spieszyniętych, bezbarwny, bezwodny, w aptece za tam parę złotych, to się nazywa Aqua Stop. Coś takiego, jakby nie ma się czymś co bardzo interesować, bo tutaj też jest taki produkt bardzo zwykły, jak tak powiem. I on pamiętam, że właśnie miał parafinę i coś jeszcze, ale pomyślałam sobie, że okej, ta parafina jakby nie będzie zła, to może mi da taką fajną warstwę okluzyjną. Ale powiem szczerze, że to jest produkt, który jest bardzo płynny mimo wszystko, znaczy jest taka normalna, powiedzmy, delikatna powłoczka, trochę jak błyszczyk w sumie, taka delikatnie tłusta, ale to jest produkt, który jest bardzo śliski. I ta parafina jakby ślizga się po ustach i jak sobie to posmaruje, to zaraz, chwilę później dosłownie mi się ten produkt ściera. Więc tutaj ta warstwa ochronna, no nie pykło to. I też ma taki trochę posmak dziwny. Gdzieś niedawno się tym posmarowałam, w pierwszej chwili on jest taki nie do końca komfortowy. Więc coś takiego. Pamiętam, że kiedyś miałam właśnie tego typu produkt z Uriage i on się dokładnie tak samo zachowywał. Jeśli chodzi o takie dermo balsamy do ust, które będą w takiej formie w tubkach, to będzie coś w tym stylu. Że to są oczywiście produkty hypoalergiczne, właśnie niby wszystko GITES, ale no, one się tak wycierają szybko. Niemniej jednak znam wiele osób, do których coś takiego się sprawdza i właśnie ta śliskość jest pozytywną cechą, że tak powiem. Bo ja akurat wolę, żeby te produkty były bardziej tępe, bardziej stabilne, żeby na ustach zostawały po prostu, a to jest po prostu bardzo właśnie sunie, bardzo delikatnie po ustach, więc tego typu produkt. W ramach tego ciekawostki turystycznej wspomnę o heavy pointie. Jeśli macie problemy z opryszczkami, to jest w ogóle absolutnie jakby poza kwestiami normalnych pomadek ochronnych, ale chciałam to wspomnieć, bo na przykład ja mam wieczne problemy z opryszczką i nie wiedziałam, że teraz już pomadki takie normalne, zwyczajne, najzwyklejsze, które właśnie mają ten, Jezu, nie pamiętam ten skład, jak się nazywa. Gdzieś tu jest napisane? Acyklovirum, tak, czyli ten właśnie na opryszczkę w normalnej formie pomadki, więc tylko wam powiem, że hej, takie coś istnieje, więc coś, tylko tyle. Dalej, jeśli chodzi o kolejne coś tutaj produkty, które mam. Mam na przykład taki śmieszny błyszczyk z nowej kosmetyki, który cały pozrywany po prostu. I to też jest produkt, który właśnie jest bardziej dla mnie olejowy i taki niestabilny na ustach. Jeśli chodzi o tą stabilność, to ja mam na myśli to, że gdy w momencie, gdy nie ma właśnie parafiny, gdy nie ma czegoś takiego okluzyjnego, tylko właśnie same oleje roślinne, to jednak sunie to pięknie w ustach, daje takie instant odczucie, że okej, coś tam się na tych ustach wydarzyło, ale zaraz mi te produkty jakby albo się wytrze, albo zaraz mi się wchłonie i po prostu muszę co chwilę ten produkt dokładać, co dla mnie nie jest zbyt pozytywne. Tutaj ten, to jest błyszczyk z nazwy w ogóle naturalny, który jest takim fajnym właśnie rolonem, można sobie go tak nałożyć na usta i daje też takie fajne uczucie chłodzenia, tak w ogóle, więc wydaje mi się, że nawet dla lato czy coś to by było całkiem spoko. Ale właśnie, mamy tutaj tylko takie olejowe składniki i on po prostu jest dla mnie też bardzo niestabilny. Mimo, że daje taki właśnie delikatny poblask na ust, taki ładnie wygląda, to też bardzo szybko się zjada. Dalej, tak też w ramach ciekawostki turystycznej, ja myślałam, że też o tym powiem. Madara ma bardzo fajne produkty do makijażu ust, ale z naturalnym składem i na przykład mają właśnie coś takiego jak błyszczyki i pomadki, które są z kolorem, ale też są spoko, jeśli chodzi o skład na samej górze, bo pamiętam, że mamy sok aloesowy i nawet to sobie nałożę teraz, żeby pokazać wam, jak to wygląda gdzieś tam. Delikatny kolor, to jakby to się nie należy bać, to nie będzie do końca to, co jest w opakowaniu, ale jest bardzo przyjemny i też jakby spoko składem. Ja już ten mam z rok i też wydaje mi się, że jego przydatność już powoli dobiega końca i powinien go wyrzucić, ale jest spoko, jest bardzo przyjemny, zachowuje się jak normalny błyszczyk, ale jakby troszkę ma taki delikatny posmak w sumie, taki specyficzny, ale jest spoko. Jakby ładnie się przyczepia do ust i wygląda po prostu bardzo ładnie. Więc jeśli szukacie takiego make-upu bardziej naturalnego, będzie spoko, to Madara mogę serdecznie polecić. Dalej, coś o czym najbardziej chciałabym w sumie wspomnieć, z takich moich odkryć po prostu ostatniego roku, to jest lanolina zwykła. To akurat z firmy Ziaja i tutaj mamy lano, maść, pielęgnację brodawek, sutkowej, wykorzystuje się ciężarzy i karmienia, ale to po prostu jest najzwyklejsza parafina kosmetyczna, wydaje mi się taka rafinowana, czyszczona, bo jak kupicie taką zwykłą lanolinę w sklepie gdzieś tam kosmetycznym, takim współproduktami online, to może być właśnie ona jakby nieoczyszczona z zapachu i będzie pachniała taką mokrą owcą trochę, a tutaj jest produkt praktycznie bezzapachowy. Jeśli chodzi o lanolinę,
to jest dokładnie to, czego szukałam, jeśli chodzi o kwestię tej właśnie okluzji, tej warstwy ochronnej. To w okresie zimowym będzie perfekcyjne. Trzeba uważać właśnie a propos lata i zimy, że właśnie to jest coś, co zastyga. Jeśli macie to w, nie wiem, w bardzo zimnej temperaturze albo bardzo gorącej, to to Wam może być z tym problem. Ja miałam na przykład właśnie inne opakowanie tej lanoliny w zimie i po prostu chciałam je wycisnąć i po prostu opakowanie pękło z tej drugiej strony. A z drugiej strony jeszcze, z drugiej strony, gdy macie taki produkt latem, więc trzymacie je w aucie, to ten plastik też może trochę tutaj zanegorować jakby w sam skład, sam ten produkt, więc chciałam zwrócić uwagę na taką małą niedogodność, ale z głównej zasady to jest coś, co jest dużo bardziej stabilne na ustach, tak przylepia się, jest bardzo lepkie w sumie, więc to na pewno nie będzie produkt dla każdego, ale jeśli nic nie spełnia Waszych oczekiwań, wszystko jest jakby ściera się Wam od razu, jeśli coś, co po prostu Wam się weżre w usta i da Wam to działanie takiego plastra okującego, to jest dokładnie to. Lanolina nie nawilża sama w sobie, ale tę warstwę ochronną, która nam zapewnia, to nic innego w takim stopniu mi tego komfortu nie dało i bardzo, bardzo serdecznie polecam. W okresie zimowym wydaje mi się, że bardzo wiele osób jest z takiego produktu zadowolone. Na koniec takie moje dwa ulubieńce z tych produktów, które mam fizycznie. Mianowicie Nux Health Miel to jest balsam właśnie z miodem i z woskiem. Miód jest bardzo fajnym właśnie składnikiem, ponieważ on ma też takie działanie, pomimo zmiękczające, naprawcze i tak dalej, to również nawilżające, więc mamy trochę inne rodzaje substancji aktywnych powiedzmy i to jest właśnie taki produkt, który jest matowy, jakby taki satynowy na ustach, który nie jest taki bardzo właśnie plastyczny, tak nie sunie bardzo łatwo na ustach, tego jednak trzeba, czy wiadomo, nie ma żadnego problemu z reprowadzeniem, absolutnie nie, ale nie jest taki właśnie bardzo, bardzo miękki, powiedzmy mimo wszystko, taki bardzo, wiecie, jak to powiedzieć, to nie jest po prostu jak taka zwykła pomadka, którą ledwo dotkniesz i już przyjeżdżasz, możesz sam usta, tylko jednak delikatny opór stawia. Czasami się zdarza, że troszeczkę ma takie delikatne grudki. Teraz w ogóle chyba jest okej, ale ma taką specyficzną strukturę. Pachnie delikatnie, chyba olejkiem pomarańczowym jest chyba dodany, tak mi się wydaje. I to jest właśnie idealny produkt dla mnie do nałożenia na noc właśnie ochronnie, który będzie tak delikatnie też zmiękczał i który jest bardzo też stabilny na ustach, komfortowy, ale nie jest czymś takim lepkim. Granolina, ona jest też całkiem spoko, ale można ją sobie tak leczyć poduszkę czy gdzieś i to trochę zostanie. A tutaj, w momencie, gdy nawet ja się bardzo dużo kręcę podczas snu i z tym nigdy nie mam problemu, zawsze mi to na ustach zostawało, więc to jest taka jedna z najlepszych, dla mnie to jest jedna z najlepszych właśnie balsamów na noc, żeby sobie nałożyć taką nawet grubszą warstwę i to się sprawdza u mnie idealnie. Jedna rzecz, którą ostatnio kupiłam, ale która jest też bardzo fajna, to Natural Secrets pomadka ochronna z lanoliną i właśnie z woskiem pszczelim i różne oleje też tutaj mamy, ale właśnie ten, że już tutaj i ta lanolina i ten wosk pszczeli, to dla mnie to sprawdza się po prostu perfekcyjnie i to jest taka idealna pomadka po prostu do torebki, która właśnie daje tą warstwę ochronną lepszą i właśnie mamy pełen naturalny skład, bez żadnego syfu, ale jednak z tymi odzwierzęcymi składnikami i dla mnie to jest ideał, jeśli chodzi o skład przynajmniej. I gdybym miała na przykład ja sama zrobić pomadkę gdzieś tam, to właśnie bym chciała, żeby to składowo mniej więcej tak wyglądało, bo to jest dokładnie to, o czym Wam mówię od po prostu 15 minut. Jeśli chodzi jeszcze o takie inne produkty, które są całkiem znane, fajne, mogę coś o nim powiedzieć, to jest Tisan z apteki. Podlinkuję na dole osobną listę jakby tych produktów, które dam i o tych osobnych pod spodem, o tych, o których mówię teraz. Tisan w aptece do kupienia w słoiczku, najlepsza jest ta wersja. I on jest właśnie taki też bardzo miodowy i on wpływa też na gojenie ran. Więc na przykład ten też jest taki miodowy, ale on już tak do końca, jeśli już macie jakieś pęknięcie, to on to za bardzo szału nie zrobi. A tamten naprawdę już takie załagodzenie działa fajnie. Nakłada się go cieńszą warstwą niż na przykład ten, bo ten całkiem grubo się go siłą rzeczy jakby nakłada, ze względu na tym jego konsystencję i formułę, ale też mam naturalny produkt, łatwo dostępny, który ja jego znam od, nie wiem, 15 lat spokojnie, od samego początku, jak używam jakichś różnych pomadek i to była taka pierwsza pomadka za dzieciaka jeszcze, która naprawdę zrobiła mi takie wielkie wrażenie, która nie była taką zwykłą niweją w sztywcie, tylko właśnie czymś takim fajniejszym i naprawdę zmiękczenie na przykład samych ust było dużo, dużo lepsze, też jest z woskiem pszczelim i to też jest bardzo fajny produkt właśnie do używania na noc, więc Tisane bardzo, bardzo polecam. Inna rzecz, o której chciałam wspomnieć, produkt z Recibo, balsam do ust Recibo, który właśnie jest bez wosków i bez takich różnych innych składników tego typu. I na początku, o ile był bardzo przyjemny, jakby on ma taką właśnie miodową strukturę, jest taki
specyficzny, jeśli chodzi o konsystencję. Można go czasami dotknąć, testery są często w Contigo, w Superfarmach, więc jakby to jest do ogarnięcia. I jakby to, jak on się, jakby, jak się zachowuje w pierwszej chwili na ustach, jest spoko. Ale przez to, że on nie ma ani tego wosku, ani zielonina, ani niczego takiego innego ciekawego, to u mnie się dosyć łatwo wyciera, ale też trochę te usta wysusza. I po prostu ja mogę stosować, no nie wiem, mogę stosować go, ale tylko i wyłącznie na zmianę z innymi produktami, bo w przeciwnym wypadku po prostu mi się po prostu nie sprawdza. Więc niby z tego, że wegański spoko składem produkt, ale właśnie ze względu na braki tych innych substancji, to nie jest do końca to. Jedna rzecz taka ciekawa, taka wspomadka z orientany, kokosowe, jakieś takie dwie, ja myślę tam kokonat coś tam, że troszeczkę jej mam. Zapach taki dziwny, bo ona trochę domestosem wręcz daje, ale jest bardzo specyficzna, bardzo fajna, ponieważ jest bardzo twarda, ale łatwo się nią smaruje i to jest właśnie idealna pomadka do jakiegoś samochodu, właśnie do podróży, bo jest super twarda. Że nawet jak jest gorąco, to ona się w ogóle nie rusza, jakby jest bardzo stabilna ta formuła, więc jeśli szukacie czegoś takiego, co jeśli macie problemy, że po prostu wam się pomadki wylewają i coś jest coś takiego nieinwazyjnego, co nie działa jakoś fenomenalnie, niesamowicie, chodzi na tłuszczenie i tak dalej, ale ma bardzo dobrą formułę i właśnie jest takie stabilne w różnych temperaturach, to jest zdecydowanie coś, o czym chciałam wspomnieć. No i to chyba tyle. Nie wiem, od 20 minut gadam o balsamach do ust. To jest po prostu jakaś jedna wielka abstrakcja. Ale mam nadzieję, że chociaż jednej osobie się to przydało. Dajcie znać, jeśli macie do polecenia jakieś właśnie produkty do ust, to jak widzicie, jestem chora na tym punkcie. Ja tutaj nie ma wszystkiego, co ja mam do ust, ale tak mniej więcej po prostu, żeby wam jakieś wyobrażenie po prostu o problemie naszkicować. No i co? Dzięki bardzo za oglądanie i do następnego. Siema. Pa, pa.